sumo, botaoshi. Wiele się słyszy o różnych ciekawych dyscyplinach w Japonii. Jednak które sporty są najpopularniejsze w kraju kwitnącej wiśni? Zdecydowanie na pierwszym miejscu to, uwaga, baseball. Według statystyk baseball ogląda ponad 55% mężczyzn i ponad 33% kobiet. W Japonii baseball jest na tyle popularny, że w większości rankingów, kiedy się sprawdza na przykład, co Japończycy najczęściej oglądają, albo czym najbardziej są zainteresowani, jakim sportem, to baseball jest na pierwszym miejscu, profesjonalny baseball jest na pierwszym miejscu, a na drugim miejscu jest baseball licealny. Bo baseball jest na tyle popularny, że licealny baseball jest popularniejszy niż wszystkie inne sporty w Japonii. Hiroshima Carp jest idealnym przykładem miłości Japończyków co do sportu. W tym przypadku miłości mieszkańców Hiroshimy do ich własnego klubu. Powód jest bardzo prosty. Po pierwsze, klub odnosi naprawdę wielkie sukcesy. I co ciekawe, cały klub jest sponsorowany tylko i wyłącznie przez mieszkańców Hiroshimy. I ta atmosfera, jaka panuje na trybunach, wszystkie rodziny idą razem na mecze. Dzieci się przebierają, malują. Wszyscy dorośli mają jakieś takie bardzo ciekawe gadżety, zwłaszcza po drodze na mecz, ale nie tylko, ponieważ w różnych, na przykład, nie wiem, u fryzjerach, w różnych innych jakichś w salonach piękności są telewizorki, na których lecą właśnie mecze baseballu. I ludzie po prostu siedzą i oglądają wspólnie. Klimat baseballu w Japonii jest bardzo fajny, jest taki po prostu przyjemny. Zresztą sama gra jest... Okej, może mecze są trochę nudne moim zdaniem, ponieważ trwają czasami po 4 godziny i nie ma często takich akcji, że faktycznie wow. Ale żeby samemu pograć, jest to naprawdę fajne. Jeśli chodzi o zarobki, to najlepiej zarabiający Japończyk w sporcie nazywa się Shohei i on nie gra, co prawda, w Japonii, ale właśnie jest bejsbolistą. I zarabia około 100 milionów złotych rocznie z bycia bejsbolistą. Do tego oczywiście ma różne inne przychody. Na drugim miejscu najpopularniejszy sport w Japonii to piłka nożna. Tutaj ciekawe jest to, że jeśli kogoś się zapytamy w Japonii, czy ogląda piłkę nożną, to tutaj też są podzielone w dwie strony. Tak jak było to w baseballu. Profesjonalny baseball albo baseball szkolny. W zasadzie to często oglądają ludzie jedno i drugie. A w piłce nożnej zazwyczaj większość Japończyków, jak już ogląda piłkę nożną, to ogląda właśnie reprezentację. Bardziej niż J-League, czyli tą japońską ligę klubów piłkarskich. A skoro o reprezentacji trochę mowa, to przenosimy się na chwilę do Łodzi, bo dzisiaj został odsunięty kolejny mural z projektu Pamiętajmy o Sportowcach z inicjatywy STS, czyli sponsora reprezentacji Polski. Kolejny mural, ponieważ z tego projektu powstały już 3 takie murale. Pierwszy rok temu w Warszawie dotyczył Kazimierza Górskiego, drugi w Gliwicach Włodzimierza Lubańskiego i dzisiaj w Łodzi oczywiście Włodzimierza Smolarka, czyli jednego z najbardziej znanych i cenionych polskich piłkarzy w historii. Bo to właśnie on i reszta drużyny reprezentacji Polski równe 40 lat temu zdobyli srebrny medal na Mistrzostwach Świata, na których Włodzimierz Smolarek zdobył bramkę. Mural robi naprawdę mega wrażenie, zwłaszcza z bliska, więc polecam każdemu tutaj przyjechać i go zobaczyć. Chciałbym, żeby jak najwięcej tego typu murali powstawało. Jest to mega fajna inicjatywa i czekam na coś takiego w Krakowie. Korzystając z kodu HIODO i linku w opisie, rejestrując się do STS-u, otrzymacie aż do 1660 zł bonusów, w tym 100 zł zakład bez ryzyka, co na pewno się przyda, zwłaszcza na Mistrzostwach Świata, które są niedługo w Katarze. Będziecie mogli obstawiać mecze Polski, Japonii, zresztą wszystkie jakie tam są, więc zdecydowanie będzie naprawdę fajna zabawa. Tak więc wbijajcie do linku w opisie i pamiętajcie, że oferta jest skierowana dla osób pełnoletnich. W Japonii coraz więcej powstaje boisk, gdzie dziewczyny, chłopaki, w zasadzie wszyscy po prostu mogą się spotkać i pograć między sobą. I wydaje mi się, że właśnie przez to, że do tej pory niedawno były tylko takie gadżety baseballowe w zasadzie. Wiecie, po prostu na przykład boisko do baseballu było. Albo, no nie wiem, piłki to były te właśnie małe piłeczki, a nie do piłki nożnej. A teraz jest trochę inaczej. Piłka nożna staje się coraz bardziej popularna i jako taka po prostu zwykła przyjemna aktywność fizyczna, żeby po prostu wyjść i z kimś pograć. Dzięki temu również oglądalność jest znacznie wyższa niż była kiedyś. Na trzecim miejscu, uwaga, co ciekawe, ale maraton albo ekiden, czyli też takie właśnie dłuższe biegi. Począwszy od szkół, Japończycy bardzo dbają o to, żeby szybko biegać. Nie wiem, jak to inaczej nazwać, ale jest dużo osób, którzy są niesamowicie skupieni właśnie na biegach. Zresztą patrząc po sylwetkach Japończyków, jest to dość trochę zrozumiałe, w sensie, no, są zazwyczaj szczupli i nogi mają bardzo dobrze rozbudowane. W sensie naprawdę często te nogi mają wielkie. Na przykład taka różnica między siłownią w Japonii a w Polsce. W Polsce wszyscy robią klatę i tak dalej i mało kto robi nogi, tak wiecie, z takim samym zaangażowaniem jak na przykład ręce czy klatkę. I taka jest prawda. Wiem, jest nagonka właśnie na takich ludzi, żeby też chodzili, ćwiczyli nogi,
ale mimo wszystko póki co jest częściej można spotkać kogoś lepiej zbudowanego wyżej niż niżej, a w Japonii jest zupełnie odwrotnie. Tam nogi mają potężne, a jeśli chodzi o klatkę, to nie ma takiego znaczenia. Często jest tak, że po prostu Japonkom na przykład nie podobają się takie szerokie bary u facetów i podobnie jest oczywiście też w drugą stronę. Więc Japończycy, jeśli sobie rozbudują nogi, jeśli chodzi o wygląd, nic powiedzmy na tym nie stracą, ale zyskają bardzo dużo siły, potrzebnej właśnie m.in. na przykład do biegów, albo jeżdżenia na rowerze, albo jakichkolwiek innych sportów. Więc jak jestem na przykład na siłowni, to widzę jak ktoś wyciska na klatę 140, a w Japonii jak jestem, to widzę, że ktoś chudy. Moi znajomi na przykład, kto szczerze powiedziawszy, gdybym ja ich nie spotkał na siłowni, to bym nie wiedział, że chodzą na siłownię, więc są po prostu mega szczupli, ale na nogi robią 160 kg w przysiadzie tak spokojnie. Na czwartym miejscu ulubiony sport mojego dziadka, i zresztą był w tym bardzo dobry, to golf. Golf w Japonii jest na tyle popularny, że praktycznie w każdym mieście znajdziecie przynajmniej kilka takich pól do golfa. Nawet w mojej miejscowości rodzinnej, gdzie nie ma praktycznie nic, oczywiście znajdziecie jakieś pola golfowe. Kilkadziesiąt lat temu, przez to, że mój dziadek grał w golfa i był naprawdę bardzo dobry, większość jakichś sprzętów, RTV, AGD, telewizor czy coś, było właśnie dzięki jego grze w golfa, ponieważ w Japonii częste są takie po prostu nagrody. Piąte miejsce, sumo. O sumo już nagrałem zupełnie inny odcinek, ale tak w skrócie, może dużo osób się nie przyznać do tego, że ogląda czy coś, chociaż tutaj było ankietowanych 20 tysięcy ludzi, jak jest na piątym miejscu, więc się dość poprzyznawali, że oglądają to sumo, ale to nie jest takie, wiecie, nie znajdziecie dużo fanatyków sumo. Nie znajdziecie w Japonii dużo osób, którzy będą gadać tylko o sumo, albo nie wiem, dzieci, które by chciały zostać w przyszłości sumo. Ale w Japonii praktycznie wszyscy gdzieś tam oglądają sumo. Nie tak, że zawsze jak jest jakiś turniej, to wszyscy, 100% Japończyków, cały naród wiwatuje i ogląda zawody sumo, tylko po prostu gdzieś tam mimo wszystko coś tam widzi, coś tam zobaczy. W wiadomościach często właśnie jak są te turnieje, jest takich 6 takich głównych turniejów w Japonii w ciągu roku, w wiadomościach są pokazywane wyniki, kto wygrywa, jak to przebiegało, więc Japończycy po prostu są bardzo zawsze świadomi, są wręcz na bieżąco z tym, jak tam to wygląda i po prostu często nudząc się, włączają sobie w telewizji, leci akurat zawody sumo, to sobie po prostu oglądają. Szóste miejsce, tenis. Jeśli chodzi o tenis, to wydaje mi się, że i w Japonii, i w Polsce wygląda to dokładnie tak samo. Takie same jest podejście, tak samo ludzie słyszą, wiedzą o znanych tenisistach w Polsce czy coś, ale to w sumie jakoś mniej więcej tyle. Oczywiście jest dużo fanów, dużo osób, którzy to śledzą, zwłaszcza, że na przykład Polakom teraz bardzo dobrze idzie w tenisa, więc ten sport w Polsce jest popularniejszy niż jeszcze całkiem niedawno. W Japonii działa to dokładnie tak samo. Kolejne miejsce to łyżwiarstwo figurowe. Japończycy są bardzo dumni z tego, że łyżwiarstwo figurowe w Japonii jest bardzo na wysokim poziomie. Ósme miejsce, rugby. Japończykom idzie coraz lepiej w rugby i to jest sport, który naprawdę się dość mocno rozwija, zwłaszcza po tych wszystkich mistrzostwach świata, gdzie Japończykom powiedzmy idzie trochę lepiej i to ludzie oczywiście też przychodzą, o, okej, tu jesteśmy nieźli, no to będziemy oglądać i kibicować swoich naturalnie. Więc ten sport całkiem żwawo się w ostatnich latach rozwija. I dopiero na dziewiątym miejscu koszykówka. Wcale nie przez to, że wszyscy mają po 1,60 m. I ostatnie miejsce w rankingu zamyka siatkówka. Na koniec botaoshi. Co to dokładnie jest? Być może słyszeliście o tym. Ja widziałem jakiś czas temu taki nagłówek, nie pamiętam w czym w zasadzie, było powiedziane, że to jest jakiś super niebezpieczny sport w Japonii, gdzie tam wszyscy na siebie skaczą, walczą i tak dalej. W zasadzie ta ostatnia część, czyli skaczą, walczą, jest jak najbardziej poprawna, bo na tym to polega. Ale że, no okej, jest to trochę niebezpieczne, ale nie jest jakieś takie super hardkorowe, wydaje mi się. O co chodzi w botaoshi? Generalnie to powstało jakieś, powiedzmy, 70 lat temu w pewnej akademii, takiej bardziej właśnie wojskowej. I to gdzieś tam było wzięte po prostu z Akademii Marynarki Wojennej. Więc w takiej akademii wojskowej, no wiadomo, że są trochę inne aktywności fizyczne. Bardziej, powiedzmy, właśnie trochę mocniejsze i polegające na zdobywaniu albo bronieniu jakichś miejsc. I na tym właśnie polega botaoshi. Oczywiście są dwie drużyny. Co ciekawe jest to, że w największych zawodach jedna drużyna liczy 150 ludzi. 150, ale oczywiście w niektórych zawodach są znacznie mniejsze. Zalecane jest od 20 do 100, 150 osób w zespole. Zespoły dzielą się na pół. Jedna będzie broniąca. Powiedzmy na to 75 osób będzie tą broniącą częścią, a druga atakującą. I co ciekawe, mimo tego, że jest bardzo dużo ludzi zaangażowanych, trwa tylko 2 minuty. W ciągu tych 2 minut atakująca grupa musi przechylić albo totalnie obalić tą belkę przeciwnika.
przechylić przynajmniej o 30 stopni. Jak przechyli przynajmniej o 30 stopni, to wygrywa. Jeśli do tych dwóch minut żadna drużyna nie przechyli przeciwnika o 30 stopni, to często decydują po prostu mniej więcej kąty nachylenia, bo czasami widać, że ktoś ma pionową, ktoś ma trochę krzywą, no to wygra zespół, który trochę chociaż skrzywił. W Botaoshi gra się zazwyczaj w liceum i praktycznie każdy Japończyk gdzieś tam miał z tym styczność. W Japonii jest taki dzień sportu, to jest zresztą bardzo wielkim dniem w całym kraju i właśnie podczas tych dni sportów w szkole są organizowane różne aktywności sportowe i między innymi często właśnie w liceach jest Botaoshi. Japończycy wszyscy wiedzą, co to jest, ale zazwyczaj grali w to tylko raz w swoim życiu. Większość ludzi, z których się pytałem, grała to dosłownie tylko raz. Tak, jest to trochę agresywniejszy sport niż inne, no ale cóż, nie możemy być też aż tacy delikatni, że nam się wszędzie może coś stać, bo wtedy gralibyśmy tylko online. Co nawet dla niektórych może również się kończyć kontuzją. Dzięki za oglądanie tego filmiku i do zobaczenia w następnym.